shit. Patrzcie na to. Ja robię na Instagrama ten Insta Stories, nie? Najbardziej uśmiechnięty samochód na świecie. Ej, zobacz. O nie, tutaj możemy jakieś słabe te silniki powsadzać. Ja myślałem, że jakaś V8 będzie. Kurde. Tu możemy zrobić takiego z brodą, nie? Tutaj taki ten, a tutaj taki z brodą. Dawaj bez brody lepiej. Ty, albo na drift go. On chyba nie będzie jakiś super szybki, nie? Na drift go robimy, kurde. 303. No to offroad tylko. Bierzemy go na Tour de Podlasie. O, pewnie, że tak. Co będziemy się nim tam pieścić, nie? Klasa S2, offroad. To opony musimy wziąć też niestety offroadowe. Stety, niestety. Na kapcia. Na kapciu go zrobimy, oczywiście, że tak. Ja wiem, że tutaj piszecie drift, offroad i tak dalej, ale on na offroad musi być. Nawet nie spojrzałem, ile ma koni mechanicznych. Ale przy takiej wadze to nawet jakby miał tyle kunia, co moje Volvo, to by był koksu. Hihi. Ty, on chyba będzie wheelie robił. Zajebisty. Pozorny, ale fajny. Z tego auto to żaba jest. No to jest taka trochę żaba. Yeah. To jest mój nowy samochód offroadowy. O cholera. Spróbuj wheelie nim zrobić. Ja myślę, że... No, myślę, że wykonalne. Rasowe V8. To jest 1.4, ziom. Ty, wiem, co możemy zrobić. Wiecie, co możemy zrobić? Siemanko, jak tam? Hasu, dziękuję za donate. Wszystko w porządku. Robimy nim mega skok. Dobry jest. Blender. Czy ja wiem? No 300 km na godzinę to taki maksik. Chyba, że biegi da się wydłużyć, ale wątpię. No, tu już taki 360 tutaj pokazuje mniej więcej. 330 będzie gdzieś koło. Tutaj dajmy. O. Mięciutko jest porobiony. Ja nie wiem, czy się uda go na koło postawić. Tutaj wszystko dobrze tam. Na rajdówkę gnę. To jest rajdówka już. Jedziemy nim na te, na skoki. Zobaczymy, jak skoczy. Dawaj nim Tour de Podlasie. Nie no, za długi ten wyścig trochę na niego. Tam potrzebny jest naprawdę koksu. A może ten by sobie poradził. O, już widzę tą skocznię, widzicie ją? Myślicie, że da sobie radę? Patrz na zegary przy 300. No, zamykamy tutaj. I obroto... Ej, co jest? Aha. Ej, obroty my też zamykamy, zobaczcie. Ten samochód nigdy takich obrotów nie widział.
Musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz, bo jestem ciekawy, jak brzmi ten silnik od tego, od motocykla. Ale najpierw... 600 kilo wagi, przypominam. O kurde. Nawet nie trafił. Ale front flip, ty! Jaki fajny, podwójny, nie? Ale no nie, to jeszcze nie to, nie? Co by tu zrobić? Kurde, coś tam nie gra. Wierzę w niego. Mega. Kurde. A jakby tak wydłużyć tą jedynkę? Nie no, to chyba nie zagra. No. A spróbujmy z dwójki. Może z dwójki da radę. Za niski tył, mówicie? Nie, z dwójki też nie chcę. Chyba, że bujnąć go. No fajnie. Przy zmianie biegów jak staje. Co to było? Oh shit! Ej, on chyba tak śmiesznie będzie podskakiwał na tych. Na wywojach. Co się stało z nim? To było ciekawe. Co się z nim stało? On chyba będzie robił wheelie, ale przy wyższych prędkościach czy coś. Albo będzie się tak wybijał od czegoś. O kurde. Ej, on od małych hopek się wybija, jak są na asfalcie jakieś. On od tego się wybija i ten. I staje wtedy na koło. Może docisk z tyłu zwiększyć? Spróbujmy. Nie zaszkodzi spróbować. Zostawiłem właśnie ten spoilerek z myślą o tym. No na pewno prędkość maksymalna nam się zmniejszy, ale tam. Uwaga, zaraz odleci w kosmos. O kurde. Ej, no coś się rzeczywiście dzieje, tak bardziej... No zobaczymy, co się stanie zaraz. Wybija go trochę. Musi być jakaś nierówność na drodze, to on wtedy poleci. Trochę go wybija do góry. Ja nie mogę nim skręcać za bardzo, jak dodaję gazu. Śmiesznie jest. O! Podniosło go. Tak, on się jakoś śmiesznie wybija od niektórych miejsc. A zobaczymy, czy ktoś zrobił do niego tuning na Willy. Może ktoś zrobił taki tuning, że ten. Że może robić, można robić nim Willy. Max S2, Perfect A-Class, D-Class Hero, Drag, Super... Nie. Chyba nikt nie zrobił. Top Power, Drag Tune, Ultimate Drag, Race Boy, Rally Drift. Chyba nie ma. No i tak wygląda sobie ten chip. Jaki uśmiechnięty, nie? Ja...